trzecią niedzielę stycznia witamy Państwa z Poznania, z Wielkopolski. Transmitujemy dziś mszę świętą z kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata z Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, położonego na Ostrowie Tumskim w pobliżu Katedry Poznańskiej. Chrystusowcy to zgromadzenie zakonne założone w 1932 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego kardynała Augusta Chlonda. Dom macierzysty zgromadzenia znajdował się w Potulicach, w dawnym majątku hrabiny Anieli Potulickiej. Jeszcze przed II wojną światową, dzięki pomocy prymasa Polski, udało się wybudować dom na Ostrowie Tumskim w Poznaniu na potrzeby seminarium zagranicznego. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku został on rozbudowany. Dziś mieści się tutaj Kuria Generalna, Wyższe Seminarium Duchowne, a także wydawnictwo Chlondianum i redakcję czasopism Msza Święta oraz Miłujcie się. Dom, w którym jesteśmy, stanowi też siedzibę Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego. Głównym celem działalności chrystusowców jest praca duszpasterska na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju. Księża służą także Polonii opieką kulturową i społeczną. Są m.in. w Anglii, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, w Australii i w Brazylii, we Francji i w Niemczech, na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. Przeżywamy dziś 102. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dzisiaj przypada też 32. rocznica śmierci księdza Ignacego Posadzego, współzałożyciela Zgromadzenia Chrystusowców i założyciela sióstr misjonarek Chrystusa Króla, który od samego początku kształtował ducha kolejnych pokoleń zakonników i zakonnic. Zarówno ksiądz Posadzy, jak i kardynał Chlond zmarli w opinii świętości, a ich procesy beatyfikacyjne są w toku. Dzisiejszej uroczystej liturgii przewodniczy ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Thank you.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Kościół katolicki drugą niedzielę po objawieniu pańskim od ponad 100 lat obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Godzinę temu Ojciec Święty Franciszek pozdrowił i otoczył modlitwą wszystkich migrantów, 6 tysięcy zebranych na placu Świętego Piotra, uchodźców i ludzi w drodze, których na całym świecie jest ponad 240 milionów. W orędziu swoim pod tytułem Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem odpowiedź daje Ewangelia Miłosierdzia, skierowanym dziś do migrantów oraz do tych, którzy poświęcają siły, czas i środki do posługi zarówno duszpasterskiej, jak i społecznej na rzecz migracji, papież Franciszek podkreśla, że przyjęcie bliźniego to przyjęcie samego Boga. A święty Jan Paweł II, ojciec polskiej emigracji, w orędziu na Dzień Migranta w 2001 roku napisał: termin migranci stosuje się przede wszystkim do uchodźców i wygnańców poszukujących wolności i bezpieczeństwa poza granicami swoich krajów rodzinnych, ale także do młodzieży studiującej za granicą oraz tych, którzy opuszczają swoje kraje, aby gdzie indziej znaleźć lepsze warunki życia. Zgromadziliśmy się na tej uroczystej mszy świętej w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, jeszcze w klimacie bożonarodzeniowej refleksji, by wskazać na wędrówkę świętej rodziny, która doświadczyła trudu wygnania i emigracji na obcej ziemi. Ta nasza wspólnota modlitewna z tego miejsca, gdzie każdego dnia bije serce szczególnej troski o życie wiary polskich emigrantów, rozszerza się dziś o domy katolików żyjących w różnych zakątkach świata. Łączą się z nami teraz przez transmisję telewizji Polonia rodacy mieszkający między innymi w Europie Zachodniej i Wschodniej, w Republice Południowej Afryki, w Brazylii, w Australii, Ameryce, a nawet na Syberii. Wyrażam radość z obecności i przewodniczenia tej Eucharystii przez księdza biskupa Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej, z udziału księdza Ryszarda Głowackiego, przełożonego generalnego naszego zgromadzenia, rektora i księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego Chrystusowców z klerykami, braćmi zakonnymi i duszpasterzami polonijnymi. W modlitwę naszą włącza się całe zgromadzenie sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej na czele z Matką Generalną Ewą Kaczmarek. Jak już słyszeliśmy w zapowiedzi podczas tej mszy świętej, prosimy Boga o beatyfikację sługi Bożego, naszego współbrata i współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego, ojca Ignacego Posadzego, którego 32. rocznicę śmierci dziś wspominamy. Dziękuję za udział w modlitwie krewnych ojca Ignacego, który jest założycielem sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Jak ważna jest tutaj dzisiejsza obecność przedstawicieli imigrantów, szczególnie z Syrii, studentów zagranicznych, a także rodzin doświadczonych rozłąką emigracyjną. Dobrze. Dobrze, że dziś do nas przybyliście. Słowo pasterskiej łączności przekazał nam również ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
napisał między innymi, wyrażając radość zaangażowania Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i Ruchu Apostolatu Emigracyjnego, wielorakie problemy naszych rodaków, migrantów, przekazuję moje serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na wspólnej modlitwie i łączę się w modlitwie z rodakami na obczyźnie za pośrednictwem telewizji Polonia. Ekscelencjo, bardzo proszę o przewodniczenie Eucharystii w intencji polskich migrantów i wszystkich przybywających do nas uchodźców. Abyśmy mogli godnie i owocnie złożyć tę najświętszą ofiarę, uznajmy przed Bogiem i sobą nawzajem, że jesteśmy grzeszni, prosząc o Boże miłosierdzie dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że za was przecieszyłem, myślę o niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę. Przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona. O krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Oto Słowo Boże. Z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni przy ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dołączam się do serdecznych pozdrowień i powitań wypowiedzianych na początku tej Eucharystii przez księdza Wiesława Wójcika, dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego. Razem z wami i za was pragnę się modlić, zarówno tutaj zgromadzonych w tej kaplicy, jak i za naszych braci i sióstr, którzy łączą się z nami dzięki transmisji telewizyjnej. Myślimy oczywiście dzisiaj o migrantach i uchodźcach, ale co jest oczywiste, nasze myśli w sposób wyjątkowo ciepły, mimo zimowej aury, biegną w kierunku wszystkich Polaków mieszkających poza granicami naszej ojczyzny. Kochani, kierujemy do was nasze serdeczne myśli i modlitwy nie tylko przy tej okazji, jaką jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Codziennie księża chrystusowcy i siostry misjonarki modlą się za was. 3 maja w Domu Generalnym Sióstr Misjonarek w Morasku odbywają się uroczystości centralne związane z modlitwą za całą Polonię. W trzeci weekend października organizowana jest Jasnogórska Noc Czuwania w Częstochowie przy jasnogórskiej Pani i Królowej naszej, właśnie w waszych intencjach. Wraz z modlitwą, która płynie również do was ze wspólnot parafialnych przy okazji sprawowanych nabożeństw, organizujemy również i podejmujemy inicjatywy, które są wyrazem naszej troski i pamięci o was. Tak między innymi w bieżącym roku, tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży, pragniemy zorganizować kongres młodzieży polonijnej, w której będą uczestniczyć liderzy duszpasterstwa młodzieżowego w środowiskach polskich emigrantów. Dzisiejsza liturgia słowa, ukochani bracia i siostry, zaprasza nas do Kany Galilejskiej. Jak zaznacza ewangelista, w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Święty Jan nie precyzuje, jakie więzi łączyły Maryję i Jezusa z parą młodych i z ich rodzinami. Ale możemy przypuszczać, że na pewno byli dobrymi znajomymi. Inaczej przecież nie zostaliby zaproszeni na wesele. My również mamy szansę dołączyć do grona znajomych Jezusa i Maryi. Możemy znaleźć się w ich towarzystwie. Wystarczy ich zaprosić do swojego życia i pamiętać o ich obecności. Tymi, którzy wprowadzają Maryję i Jezusa we wspólnocie Kościoła do życia migrantów i uchodźców, są duszpasterze. To dzięki ich pracy, posłudze słowa, posłudze sakramentalnej, migranci i uchodźcy mogą doświadczyć klimatu podobnego do tego, który
panuje zazwyczaj podczas weselnego przyjęcia, radości i nadziei. W sposób wyjątkowy i szczególny chylimy dzisiaj czoła przed ponad 2000 rzeszą polskich duchownych i sióstr zakonnych, którzy pracują wśród Polonii. Bukiet wdzięczności składam na ręce obecnych tutaj sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i księży ze Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego za waszą służbę dla Polaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Jest to posługa szczególna i wyjątkowa, bo posługę wśród Polonii uczyniliście nie częścią, ale sensem całego waszego życia i powołania. Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. To nie para młodych, ale właśnie Maryja zauważyła brak wina podczas wesela i postanowiła temu zaradzić. Zadbała o to, by nie zabrakło bardziej szlachetnego napoju. Ta praktyczna wrażliwość Maryi zachęca nas do tego, abyśmy zastanowili się nad tym, co lepsze i szlachetniejsze w naszym życiu. Oczywiście troska o byt materialny jest czymś fundamentalnym i podstawowym. Nie można jej lekceważyć, ale też nie można się do niej ograniczyć. Bo jak uczy nas obserwacja życiowa, może nawet i autopsja, bogactwo, jeśli łączy się z pustką duchową, wcale nie uszczęśliwia człowieka. Dlatego doceniając obecność i pracę duszpasterską wśród polskiej migracji, pragniemy nadal modlić się o dobre i liczne powołania zakonne i kapłańskie do tej pracy, aby nie brakowało tych ludzi, którzy będą przypominać naszym rodakom rozsianym po wszystkich zakątkach świata o tym, o czym czasami zapominają, i wskazywać na Jezusa, który nie przestaje do nas mówić: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Tę powołaniową troskę zawierzamy Bogu dzisiaj za pośrednictwem sługi Bożego, ojca Ignacego Posadzego, którego 32. rocznicę śmierci dzisiaj przeżywamy. Jako 19-letni kleryk znalazł się w Niemczech w Fuldzie i tam w niemieckiej prasie przeczytał artykuł pewnego księdza, który był bezradny, przychodząc do pewnej polskiej kobiety, która była ciężko chora. Nie mógł z nią rozmawiać, bo nie znał języka polskiego. Ograniczył się więc tylko do udzielenia sakramentu namaszczenia chorych. Pomyślałem sobie wówczas, pisze ojciec Ignacy, że należy coś uczynić dla tych, którzy za chlebem opuszczają swoje rodzinne strony. Pomyślałem również, że w przyszłości, zostawszy kapłanem, mógłbym swój wolny czas poświęcić tej tak bardzo palącej sprawie. Jak pomyślał, tak uczynił. Wróćmy znów do Kany. Maryja następnie poleciła sługom: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Pan Jezus wciąż do nas mówi. Mówi do nas stylem swojego życia, przypominającym bardzo styl życia migrantów i uchodźców. Jak czytamy w Piśmie Świętym, Pan Jezus nie miał gdzie głowy skłonić, nie miał swojego miejsca, stałego zamieszkania, swojego domu. Wciąż był w drodze. Pan Jezus do nas mówi poprzez również swoje słowo, poprzez przypowieści o synu marnotrawnym, o Samarytaninie, o dobrym pasterzu, o zagubionej drachmie i owcy.
mówi, wzywając nas do tego, abyśmy kierowali się przykazaniem miłości bliźniego, każdego człowieka. Coś niecoś na temat tego Jezusowego przepowiadania, coś niecoś na temat tej Ewangelii miłosierdzia, przepowiadanej i świadczonej przez Jezusa, mogliby powiedzieć grzeszna kobieta pochwycona na cudzołóstwie, Zacheusz, Samarytanka, dobry łotr wiszący na krzyżu obok Jezusa, czy apostoł Piotr, żałujący za swoją zdradę. Jak również wiele innych osób, wśród nich obcokrajowcy, których Jezus darzył swoją szczerą miłością. Naszą więc dzisiejszą modlitwę wypełnia również pragnienie, by tej Ewangelii miłosierdzia, której ikoną był i wciąż pozostaje Jezus, mogli doświadczać jak w największym stopniu współcześni migranci i uchodźcy. Napełnijcie stągwie wodą. Takie polecenie zostawił Jezus sługom, żeby doświadczyć cudownej obecności działania Jezusa, nie można siedzieć z założonymi rękami. Konkretnego działania również wymaga obecna sytuacja uchodźców przybywających do Europy i również powoli do naszego kraju. Oczywiście do polityków i rządzących należy wypracowanie skutecznych sposobów pomocy socjalnej i prawnej. Ale również Kościół ma tutaj w tym wszystkim swoją rolę i odpowiedzialność. Do nas, tworzących wspólnotę Kościoła, należy kształtowanie mentalności, która korespondowałaby z Ewangelią Miłosierdzia i która by rodziła zgodne z tą Ewangelią Miłosierdzia postawy wobec tych, którzy przybywają do naszej ojczyzny, do naszych miast i wiosek, a może nawet i pukają do drzwi naszych domów. I powiedzmy dzisiaj otwarcie, że Kościół w Polsce stara się tego rodzaju pracę wykonywać, nie ograniczając się tylko do szów. Dzięki ofiarności polskich katolików udało się dotąd pomóc uchodźcom w Sudanie, Nigerii, Egipcie, Libanie, Syrii i w Iraku. Od 2009 roku polscy biskupi organizują w swoich diecezjach zbiórki na pomoc uchodźcom, z których korzystają nie tylko chrześcijanie. W samym tylko 2014 roku przekazali ponad 5 milionów złotych na ten cel. Od kilku lat Caritas Polska tworzy centra pomocy migrantom i uchodźcom, które w roku ubiegłym wsparły około 3 tysiące uchodźców, zapewniając im socjalną, edukacyjną i psychologiczną pomoc. Wystarczy również jeszcze wspomnieć o tym, że od kilku lat Caritas Polska wspiera finansowo i utrzymuje jeden ze szpitali w Damaszku. Cokolwiek by jednak nie powiedzieć, wciąż mamy świadomość, że jeszcze wiele pracy pozostaje do wykonania, by Ewangelia Miłosierdzia przenikała sposób naszego myślenia i postępowania. W tej pracy powinna również nam pomagać myśl, jak wielu z nas, jak wielu naszych bliskich spotykało się i spotyka z życzliwym przyjęciem poza granicami naszej ojczyzny. Kiedy słudzy napełnili stągwie wodą, dokonał się cud przemiany wody w wino. Posłuszeństwo Jezusowi, połączone z naśladowaniem Go, zawsze prowadzi do przemiany na dobre lub na lepsze, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. Zatem przezwyciężajmy, drodzy bracia i siostry, w sobie i wokół nas
pokusę chrześcijaństwa drobnego druku, jak nazwał jeden z dziennikarzy tego rodzaju postawę, sprowadzającą się do tego, że człowiek do prostych i czytelnych zasad Jezusa próbuje dopisać swoje klauzule usprawiedliwiające często bierność czy słabość. Pielęgnujmy naszą gościnność i otwartość, z których jesteśmy słusznie dumni i znani w całym świecie. Niech wyrazem tej gościnności będzie konkretna pomoc, nie tylko w postaci przekazywania potrzebnych do przeżycia rzeczy, ale również w przekazywaniu tego wszystkiego, co służy życiu lepszemu, piękniejszemu i bardziej szlachetnemu. Dzielmy się również odważnie wiarą w Jezusa Chrystusa, który jest naszym największym skarbem. A wówczas w odniesieniu do każdego i każdej z nas spełni się zapowiedź proroka Izajasza. Jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. I miejmy nadzieję, że wtedy również spełni się życzenie, z którym zwraca się dzisiaj papież Franciszek do uchodźców i migrantów, by w ich życiu zrodziły się radość i nadzieja płynące z Bożego i ludzkiego miłosierdzia. Umiłowani bracia i siostry, to, co dokonało się w Kanie Galilejskiej, było zaledwie początkiem znaków, jak zauważa święty Jan Ewangelista. A o tym, że był to dopiero początek znaków, przekonamy się już za chwilę. W Kanie Galilejskiej Pan Jezus przemienił wodę w wino. Za kilka chwil przemieni wino w swoją krew. To najwyższy dowód Bożego miłosierdzia. Niech z tego źródła Bożego miłosierdzia spłynie jak najwięcej Bożego błogosławieństwa na nas i na tych wszystkich, o których dzisiaj modlimy i o których dzisiaj myślimy. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umieszczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie chwała, sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest, oczyszczenie rzeczy i oczekuję zgrzeszenia umarłych do życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Zgromadzeni mocą Ducha Świętego, przedstawmy Bogu miłosiernemu pragnienia naszych serc. Boże, spraw, aby Twój Kościół otwarty na ludzi różnych ras, narodów i kultur był przystanią pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich migrantów i uchodźców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Boże, wspieraj swoją mocą księdza biskupa Wiesława, aby z oddaniem umacniał wiarę naszych rodaków, Polaków na obciźnie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Boże, daj nowe i święte powołania do Towarzystwa Chrystusowego i sióstr misjonarek Chrystusa Króla, aby nigdy nie zabrakło świadków miłosierdzia wspierających ludzi w drodze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, pozwól, aby polscy migranci mieli w niebie szczególnych orędowników wyniesionych do ołtarzy, do chwały ołtarzy, ojca Ignacego Posadzego i kardynała Augusta Hlonda, którzy życie swoje poświęcili służbie Polonii na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, udziel radości życia wiecznego naszym zmarłym rodakom, Polakom, których groby rozsiane są po wszystkich kontynentach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, spraw, aby asyryjscy uchodźcy, wypędzeni z Mosulu i z Doliny Niniwi w Iraku oraz nad rzeki Chabor w Syrii, którzy zachowali aramejski język naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, mogli powrócić do swojej ziemi, odbudować swoje domy i kościoły. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, udziel nam owoców tej Eucharystii, abyśmy czas naszego ziemskiego pielgrzymowania wykorzystali zgodnie z Twoją wolą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Matrix Lutero, al
Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godnemu i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, modlącym się razem z nami biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
naszego chwalcie wszystkie ziemie. Daj mu cześć winną całe ludzkie plemię. Módlmy się. Panie nasz Boże, tnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym chlebem eucharystycznym, przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, pasterzu dusz, który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad braćmi naszymi za granicą. Daj im odczuć głód Słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie. I oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Tymi słowami modlimy się codziennie my, Chrystusowcy, prosząc o opiekę nad naszymi rodakami rozrzuconymi po całym świecie. Ta modlitwa w dniu dzisiejszym nabiera szczególnego znaczenia i szczególnej barwy. Ze względu na dzień, w którym się modlimy, ze względu także na obecność przewodniczącemu naszej modlitwie, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa migracyjnego, dzięki księdzu biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi. Księże biskupie, w Twojej obecności widzimy echo tego wielkiego dzieła, które w jakiś sposób zapoczątkował i nadał mu kierunek. Wielki Polak, wielki człowiek Kościoła, założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ksiądz kardynał August Chlont. To, co robisz ty, księże biskupie Wiesławie, co robi polski episkopat, to jest kontynuacja tej troski, która się skupiła w zdaniu, jakie przekazał nam, Chrystusowcom, nasz założyciel. Na wychodźstwie polskie dusze giną. Cieszymy się, że dzisiaj jesteś z nami
że dzisiaj się z nami modlisz, ale cieszymy się także z Twojej obecności na wielu parafiach, nie tylko przez Chrystusowców prowadzonych. Cieszymy się bardzo, że naszej modlitwie także towarzyszy dzisiaj Telewizja Polonia, bo dzięki właśnie przekazowi medialnemu możemy gościć w waszych domach, drodzy siostry i bracia, w domach w Polsce, ale także na całym świecie. Bądźcie pewni naszej troski i naszej modlitwy. Księże biskupie Wiesławie, bardzo prosimy, byś obdarzył swoim apostolskim błogosławieństwem nas, Chrystusowców, siostry, misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej, wszystkie siostry i braci kapłanów, którzy posługują polskim emigrantom, i byś to błogosławieństwo ofiarował także naszym siostrom i braciom rozrzuconym po całym globie. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Nasza transmisja z kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Poznaniu powoli dobiega końca. W domu głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej razem z Kościołem Powszechnym celebrowaliśmy 102. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modliliśmy się za ludzi w drodze, których na świecie jest ponad 240 milionów. W orędziu skierowanym dziś do migrantów oraz tych, którzy poświęcają siły, czas i środki do posługi zarówno duszpasterskiej, jak i społecznej na rzecz migracji, papież Franciszek podkreślił, że ukorzenie Ewangelii Miłosierdzia, spotkanie i przyjęcie bliźniego przeplatają się ze spotkaniem i przyjęciem Boga. Przyjęcie bliźniego to przyjęcie samego Boga. Podczas mszy świętej w Domu Księży Chrystusowców ksiądz Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, przypomniał z kolei słowa świętego Jana Pawła II, iż migranci to nie tylko uchodźcy i wygnańcy poszukujący wolności i bezpieczeństwa poza granicami swoich krajów rodzinnych, ale także młodzież studiująca za granicą i ci, którzy opuszczają swoje kraje, aby gdzie indziej znaleźć lepsze warunki życia. Słowo pozdrowienia przekazał widzom Telewizji Polonia także arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wyrażając radość z zaangażowania w wielorakie problemy naszych rodaków i migrantów. Żegnając Poznań, żegnamy Wielkopolskę i Archidiecezję Poznańską, zapraszając Państwa na nasze kolejne transmisje. Ta najbliższa już za tydzień. W najbliższą niedzielę o godzinie 13:00 mszę świętą transmitować będziemy z kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Kielcach, Karczówce. W imieniu redakcji przygotowującej transmisję mszy świętych w Telewizji Polskiej życzymy Państwu dobrej niedzieli.